dzisiejszym odcinku będę chował się przed Ewelą, a w tym wszystkim pomoże mi Klombo. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku będę używał cheatów, żeby wygrać chowanego. Czy mi się uda? Oglądajcie do samego końca. W dzisiejszym odcinku hostuję custom chowanego, a tam będzie się gdzieś chował Rafał i oczywiście moim zadaniem jest odszukanie go jak najszybciej. Tutaj możecie zobaczyć teraz skina, którego będę używać, ale nie będę używać tylko skina. Teraz przez chwilę Ewela mnie nie będzie słyszeć. Także widzowie, tak jak mówiłem wam na samym początku, w dzisiejszym odcinku będę trollował mocno Ewelę. I jeśli ten troll będzie dobry, widzę, koniecznie zostawiajcie łapy. 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem i zbudujemy kolejną postać z Fortnite'a i będziemy używać jej do chowanego. Także zejdźcie na dół, zostawcie łapy, subskrybujcie kanał. Rafał, czy ty coś tam kombinujesz? Nie. Odpalamy custom. Także ja daję tutaj czas do 42 minutki i zaczynam szukać. Chowam się w krzaku, także powodzenia. Także słuchajcie, pierwsze co sobie zrobimy, wejdziemy sobie dokładnie tutaj. Jest tutaj ukryty przycisk i mogę dzięki temu wejść sobie dokładnie po to coś. Także słuchajcie, pierwsze co tutaj mamy, no to mamy właśnie taki pistolet. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę i jeśli macie jakiś pomysł na to, jak możemy trollować Ewelę, w sensie nachowanym, jakieś mechaniki, napiszcie tam na dole w komentarzu. Dobra widzowie, Ewela mnie nie słyszy i teraz tak, jak możecie zobaczyć, mamy 30 sekund na schowanie się. Jak możecie zobaczyć, ja mam tego do propgana, w sensie mogę się ukryć po prostu tak i patrzcie się, co zrobimy sobie tutaj jako pierwsze. Moim zdaniem to, co teraz zrobię, jest za mocne, a to jest tylko i wyłącznie początek, bo słuchajcie, do tego Klombo będę mógł z biegiem czasu wejść. Ewela, zostało 15 sekund i szukasz i ja już mam kryjówkę, także ja ci życzę powodzenia, naprawdę dzisiaj powodzenia ci się przyda bardzo dużo. Ej, bo ja już pół minuty tutaj siedzę w krzaku za długo, także 3, 2, 1, szukam. Jak możecie zobaczyć, ludzie się pochowali tutaj, prawdopodobnie większość po tych krzakach. Najpierw muszę zrobić rozeznanie, bo jak widzicie, tutaj zobaczcie, ta mapa wydaje się taka duża, ale wcale taka duża nie jest. Bo ktoś tu w ogóle cały czas chodzi. Ja z tego wszystkiego, jak możecie zobaczyć u góry, zrobiłem tak, że mam ping rekwizytów za 14 sekund. Zapomniałem wyłączyć tego pinga. Także, no wiecie co, na razie tu będziemy siedzieć. Dobrze by było widzieć, gdzie jest Ewela. Możemy sobie na razie stąd zejść. Mamy pierwszą osobę. Uwaga, gdzieś tutaj się schowała ta osoba. Jest tutaj, także pierwsza osoba. Ona nie wiem, czy nie wiedziała, że tutaj ja zaczęłam szukać, ale patrzcie się, tutaj jest taka ściana, przez którą się nie da przejść, także wydaje się, że tam jest pełno drzew, ale tak nie jest. Ja będę tutaj chodziła na cichacza, patrzcie się. Tu na pewno dużo osób kampi w tych krzakach gdzieś, także ja najpierw sobie tutaj przejdę po tych krzakach i żeby oni mnie nie słyszeli i żeby mnie nie zwiewali, to zrobimy tak. Ej, patrzcie w ogóle, za co my się możemy zamienić. No przecież to będzie za mocne, a najmocniejsze będzie dopiero przed wami. Także ja sobie tutaj tak stanę i może, wiecie co, wejdziemy sobie, czekajcie, za co będę mógł się przebrać. Zmieńmy się po prostu za to tutaj. Patrzcie się, o je, o nie. Dobra, Ewela, no totalnie prawdopodobnie coś, no nie wiem, co ona sobie pomyśli. W sensie po tym odcinku, tam jest taka jaskinia jeszcze, mamy też takie rybki. W sumie za taką rybkę też bym mógł się przebrać, ale na razie muszę wiedzieć, gdzie jest Ewela. Patrzcie się, ktoś tu jest. Dwa. Trzecia osoba. Ej, patrzcie się, ile tu osób. Ktoś mnie tutaj zwiał, ale... I mówiłam, że tu są takie ukryte dziurki. Mamy cztery osoby, jedna osoba jeszcze się utopiła, także w sumie mamy pięć. Jeden mi tutaj gdzieś zwiał, ale ja tutaj, patrzcie się, na cichacza. Myślicie, że ktoś tu w tym krzaku jeszcze jest, czy już go nie ma? Dalej czekamy na Rafała, ja nie wiem, jakiego skina ma Rafał. Ewela jest gdzieś tam. Chodźmy pod Klombo, żeby tak jako, że to Klombo dzisiaj, to chodźmy po prostu. Chodźmy pod Klombo po prostu. O, proszę bardzo. Także Ewela jest gdzieś tam. W sumie chociaż nie wiem, czy nie lepsze było to, co robiłem wcześniej. Tylko nie, teraz się boję, bo nie wiem, gdzie jest Ewelina. W sensie, nie wiem, gdzie ona jest dokładnie. Patrzcie się, chłopcu na drzewo tam wyszedł, widzicie to? Ja cię kręcę, no, bardzo dobra kryjówka. Jestem ciekaw, ile osób już Ewela znalazła. Ewela, ile osób już znalazłaś? Daj znać. Znalazłam już cztery osoby. No to ładnie ci idzie. Tu koło mnie cały czas ludzie latają, także no musisz tutaj oglądać sobie. Ej, nie zajmuj mnie, bo ktoś mi zwiał. Patrzcie się, Ewela tutaj jest, mam nadzieję... O. Dobra, mam kolejną osobę. Mam nadzieję, że ona mnie nie zauważy tutaj. Ej, jakbym tam szedł do niej... To by mogło być dobre. I na początku nie było widać tutaj ników, ale już tutaj wszystko jest okej. Okay. Także przepraszam te osoby, które tutaj niestety nie było ich ników widać. Ale czekajcie, ja tutaj zastanawiam się, czemu ja tak chodzę bez sensu, ale ja stwierdziłam, że ja mam taką taktykę, bo widzicie, tu się da głębiej wejść. Ej, ale jak to jest, że Ewela nie widzi tego gościa na drzewie? Ej, Ewela, no popatrz do góry, popatrz do góry. Ej, a może jej dzisiaj podpowiadam na tym. Ewela, patrz na drzewa, halo. Spokojnie, ja mam taktykę, okej? Okay? Jestem ciekaw, co to za ta taktyka. Sorry, byku, no ale ja chcę dzisiaj wygrać, bardzo mi przykro. Strzelam w nogę, a nie trafia. To po głowie musisz strzelać.
Ale tutaj jakieś, tu mi się wydaje, że jakieś haksy są, bo ja strzelałam w gościa, a tam mnie zadawało damage'a. No to na pewno nie byłem ja, tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, także ty sobie tam siedź, ale jeszcze chwila, bo ja tam idę po ciebie. Dobra, Ewelyn sobie poszła w tamtą stronę, ja sobie wyjdę z tego i po prostu wyjdźmy tu. I wiecie co, lepiej będzie, jak się zamienimy po prostu tutaj w tego. O, proszę bardzo. Nie, no to jest za mocne. Tak szczerze, ta miejscówka jest totalnie za mocna. Patrzcie, się tu ktoś... Tu się tak da wejść. I tak jak mówiłam, ja myślałam, że tutaj się nie będzie dało wejść. A tutaj patrzcie, tu są jakieś ukryte te. I patrzcie się, ja tutaj myślałam, że nie da się, a tu się da. I nie mówcie, że tutaj się do wody da wejść. Nie. Tu się nie da. Tu się nie da, tu się nie da. Ej, ta mapa jest ciężka. Wow, patrzcie się, to była kryjówka, 200 IQ tutaj, 200 IQ, tu jest jakiś daszek i tu jest krzak, czy ja w tym krzaku już byłam, a ja już się pogubiłam totalnie i nie wiem, gdzie ja już byłam, a gdzie nie. Ale dobra, chodźmy w ogóle w głąb tutaj mapy, tutaj później przepatrzymy. Miałam taki plan, że na początku będę powolutku po kolei szła, tutaj ktoś kampi w krzaczku. Czekaj. O, osakowicze, także pozdrawiam. Wela znowu eliminuje. Czy da się przebrać, czekajcie, jakby się tu trochę, o. Czy da się przebrać za tego, nie da się chyba, dobra, stajmy sobie tutaj. Ale to nie jest jeszcze to, co ja wam chcę dzisiaj pokazać, bo my do tego klombu faktycznie sobie wejdziemy. Ewela, jak ci idzie, bo ja cię w ogóle jeszcze nie widzę, w ogóle. 9 osób już mam. Wow, 9 osób, czyli jeszcze 40 osób się chowa. O, jest, 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 wyszła pod wodę, wyszła pod wodę. Mogłem być tą rybką na początku. Jest tutaj, patrzcie się, o, proszę bardzo. Jest tu ktoś? Tutaj? Dzień dobry, proszę pana, mamy pana tutaj. Ej, tutaj się ktoś utopił w ogóle. Tociejek został wyeliminowany. Tociejek właśnie jest twórcą tego klombo. Tociejek mi go zbudował, także dziękuję. Wszystkie łapki w górę dzisiaj dla Tociejka. Ewela dalej tutaj nie idzie. Ewela, widzę cię cały czas, właśnie wyszłaś w krzaki. Tak, tu jest bardzo dużo krzaków i ciężko właśnie tutaj z tymi krzakami. Ale zobaczysz, znajdę cię, daj mi tylko troszkę czasu. Kolejny krzaczek. Na pewno bardzo dużo osób, o, patrzcie się. Dzień dobry, proszę pana. Idziemy, ej, mamy już 11 osób. Dobra, ja myślę, że nie będę cały czas siedział w miejscu, tak mi się wydaje. I po prostu przejdziemy sobie gdzieś jako to coś. To nie wiem, czy to ona się nie zorientuje, że to jestem ja. Ale wiecie co, czas na użycie klombo. Chodzimy do klombo. Słuchajcie, teraz powiem wam tyle. Ewela nie ma prawa mnie znaleźć. Po prostu nie ma prawa mnie znaleźć. Tu jest, ja już nie wiem, w którym krzaku byłam, a w którym... Nie! Nie wiem, w którym krzaku byłam, a w którym nie. Ej! Dobra, lecimy. Dobra, idziemy do klombo. Nie wchodzimy już w te krzaki. Do budyneczków. Idziemy tutaj. Uuu. Co to? Co to jest? Co to jest? Patrzcie się na to. Tutaj czekajcie, wejdźmy sobie jeszcze do klombo. Okej, jestem. No, także ja sobie siedzę. Ewelina, powodzenia ci życzę. A to jeszcze nie jest wszystko. Tu ktoś kampi. Jak chcę tego gościa. Ej, tam ktoś jest. Patrzcie się, jak tego gościa porobić. On myśli, że ja go nie widzę. Ej, ja się boję tam wejść. Ej, mam problem, Rafał. Tu jest jakiś jakaś kopalnia i tam ktoś się utopił. Ja się boję tam wejść. No to nie wchodź, bo może być błąd mapy. Ty tam jesteś pewnie. Ej, ja jestem tutaj. Klombo 2, słuchajcie, wchodźmy do klombo 2. Jest jeszcze klombo 2, który jest dokładnie tutaj zlokalizowany. I mamy jeszcze pilot. Także widzowie, jeśli nie zostawiliście łapy w górę jeszcze, to teraz możecie... zostawić. I teraz tak, widzowie, strolujemy może troszeczkę, strolujmy może troszeczkę, weźmiemy sobie ten pilot i wiecie co, chyba najłatwiej by było się nam cofnąć na... Tu mamy tak, klombo, wejdźmy sobie do klombo, teraz wejdźmy sobie do drzewo i odpalmy sobie to coś. Ewela, czy ty jesteś gdzieś tam w środku, czy nie? Ja jestem koło klombo, właśnie przyszłam się z nim przywitać, bo jeszcze u niego nie byłam. O, jak niedobrze. Czyli co, jesteś tu gdzieś? No, a nie zauważyłaś nic? Rafał, ja się utopię! Co ty tu robisz? O Jezus, żeby mnie nie zauważyła. Rafał, ty trolujesz znowu. Nieprawda. Ej, tu kogoś wyłowiłem, patrzcie się, kogoś wyłowiłem. Tylko gorzej, wiecie co? Gorzej, jak Ewela to wyjdzie do mnie. Dzięki, bo tak szczerze to może mi pomogłeś, bo parę osób się może utopiło. Ale taki jest właśnie plan, żeby ci pomóc, Ewelka. Dobra, dzięki. Żeby oni powychodzili, wiesz o co chodzi. Ja muszę wejść do tamtego klombu, bo tam jestem bezpieczny. Ewela, a gdzie jesteś aktualnie? Na parkurze. O Jezus, Ewela tu jest w środku. Musimy tu wejść.
Dobra, jestem. Ewela jest tu naoko mnie. Jestem w Misiu, koło Klombo, ale tu nie ma nikogo. Koło Klombo jesteś? I co tam koło Klombo jest? No jest Misiu. Ona tu jest chyba pode mną, ty. Czekajcie, zatańczmy. Ej, coś gra. Ej, ktoś wszedł do gęby Klombo. Nie to, nie ten guzik. Dobra, idę dalej. Tu mnie ktoś troluje. Co ja zrobiłem? Tu w ogóle jest ciężko, bo są to takie jakby bariery. I w niektórych miejscach się da wejść, a w niektórych nie. I ja nie wiem gdzie. Chodź. No. Czemu ty mi nie odpowiadasz? Smutno mi. Bo musiałem się teraz mocno skupić na tym, co robię, ponieważ, no, prawie zginąłem. Tak szczerze ci powiem, bo, no nie mogę ci powiedzieć. Ej, dobra, to ja... Rafał! Co się stało? Co ty robisz? Wyławiam wszystkich, żebyś ich znalazła. Oni są wszyscy na drzewach. Jestem ciekaw, jak daleko to pójdzie. Czemu Klombo jest na grzybie? Jestem ja. No bo to jest Klombo. Klombo. Patrzcie się, ej, ile ludzi. O, dobra. Stop. O Jezus. Na dół. Ktoś jest w gębie Klombo. Widziałam go. XD. Ej, ty! Drzewo. I nie mogę nic zrobić. Drzewo. Dobra. Czekajcie, ej, co tu się dzieje? Co tu się od szpitala? Ej, dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale fart, tutaj jest jeszcze ziomek. A ten ziomek co jeszcze... Ej, ja też tak zrobię jak on na razie. Nie mogę trafić! Ewela, ile ludzi już znalazłaś? Właśnie nie mogę trafić, ty mnie jakoś rozpraszasz! Ile ludzi tu jest w ogóle? Jestem ciekaw, co ludzie sobie pomyśleli, jak to szło do góry, dobra. Ale ktoś jest w Klombo, w paszczy Klombo, na drzewie. Coś się z tą Ewelą dzieje, ona jest teraz na środku. Ona jeszcze nie wie, co się święci. Czy jak możecie zobaczyć? Proszę bardzo. Łatwiutko. Ty, żeby tylko tu nie popatrzyła. Ona tu może teraz popatrzeć. Tu ktoś płynie. No nie! Ej, ty mi utrudniasz! Dobra, patrzcie, teraz ich łatwo porobi tam, a my sobie wyjdziemy teraz dzięki tej wodzie. Dzięki tej wodzie wyjdziemy sobie na górę. Nie. Patrzcie! Ej, to jest jak ten, jak strzelanie do rybek! Ej, nie czemu ta woda rośnie? Rafał, bo ja nie mogę trafić w nich, opuść tą wodę! Dobra, dajmy ją jeszcze do góry. Ej, gdzie jest Rafał? Na chmurze. Ej, nie, co tu się w ogóle dzieje? On jest w tym Klombo. Ty siedzisz w tym Klombo, bo on tylko jest na powierzchni. Czemu oni tutaj tak stoją, biedni? Oni się chyba zbagowali! Ktoś tu szedł? Myślałem, że ktoś tu idzie, ty. Co to Rafał odwala? Dobra, pomóżmy Eweli trochę. Załadujmy. Mam 20 osób. Tu jest bardzo dużo ludzi, Ewela. Ale tutaj się nie da chodzić. Wow. Ty, co jest ze mną? Ja nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie. Ja nie mam zielonego pojęcia, tam ktoś jest. Dobra, szybko. A, ej, nie, ja się za chwilę zdenerwuję, Ożysz choinka. Tu się da wejść. Dobra, ona idzie do góry. Rafał, nie troluj mnie, bo ja nie mogę nic zrobić. Co tu się stało? Jak ja jestem tutaj? Ty, ale mnie widać... Jaką mam kryjówkę teraz? Co za tutaj oszust mały, co on tu chciał zrobić? Ej, patrzcie się, oni są wszystkie... Oni są albo na drzewach, albo w tych krzakach. Ja idę pod... Wow. Dobra, zejdźmy sobie tu na dół i chodźmy do Klombo. Gdzie on uciekł? Tu są takie liście. Dobra, jesteśmy w Klombo. Dobra, jestem tutaj bezpieczny, widzowie. No nie ma szans, żeby mnie tu Ewela znalazła, ale mam jeszcze jeden taki pomysł, że wejdziemy sobie Klombo 2. Okej. Okay. I... I zalewamy, co? Tylko właśnie szkoda, że tutaj się nie da wyjść poza to. Czekajcie, a jakbym się za tego zęba przebrał... No to jest za mocne. Patrzcie się tu normalnie, patrzcie, co tu się dzieje. Ja nie wiem, gdzie ja idę. Nie, ten gościu mi gdzieś zwiał. Ej, na pewno muszę iść. Czekajcie, tu nie ma nikogo w paszczy? Nie ma. Sprawdźmy, czy tutaj ktoś nie wszedł, bo oni by się utopili tak to. Wejdźmy na tego misia sobie. Dobra, odpalamy jeszcze, żeby tam Eweli trochę, wiecie... Żeby jej łatwiej poszło. Ewela, ile osób już masz znalezionych? 23. To od 25 minuty będziesz mogła używać flary. Dobrze. Ej, ja muszę wejść w jedno miejsce, czekaj. Ktoś jest z tej paszczy, ja tam idę po tą paszczę. O nie. Dobra, idziemy tutaj. Ja mam 80 HP, to jest najgorsze.
Dobra, opadła. Ona już wie, gdzie ja jestem. Musimy wejść sobie może na drzewo. Ale mi utrudnia tutaj ktoś życie. I to jest Rafał. On mi tutaj troluje. No to jest to, widzowie. Jak ja mam wejść do tego klombo? I co tam, Ewela? Masz jakieś tropy, gdzie mogę być? Jak myślisz? Ja chcę wejść do klombo. Na tego klombo, co jest na grzybie. Bo ktoś tam siedzi mu w paszczy, ale nie mogę tam wejść. Dobra, popatrzmy. Gdzie to ty? Bo tam się nie da wejść. Nie no, ogółem tu jest dużo na tej mapie takich fajnych kryjówek. Dużo jest takich w powietrzu jakieś tekstury czy coś. Dobra, idę tutaj za ten, za to jeszcze raz. No patrzcie się. Nie da się. Idę jeszcze po tych krzakach raz. Ej, coś mi teraz gorzej idzie. Dobra, widzowie, teraz plan jest taki, że lecimy na to drzewo różowe i wejdziemy sobie tam, tylko mam nadzieję, że Ewela mnie nie zauważy. Chodzę na to drzewo, patrzcie się, tu ktoś jest. Ej, nie mogę tam wyjść. Boże, ty, Jezu, żeby mnie Ewela tego nie zobaczyła, czekajcie. Ej, lecimy po tego gościa. Nie mogę, no nie mogę. I co teraz? Nie, nie, no nie mam co zrobić. To byłeś ty? No nie miałem co zrobić, bo chciałem na to drzewo wyjść. Nie miałem żadnego teleportu. Ej, a kto kampi w tym klombo? No to byłem ja. Co ja cię znalazłam w takim razie już na samym początku?